Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Bardzo proszę o ciszę, później to będzie moment, żebyśmy wszyscy jakoś wymienili się tutaj uwagami. Impreza proroczna dla dzieci od 9 stycznia bieżącego roku o godzinie 16 w Dolnym Kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego 70-lecia. Spotkaniu tym udział wzięło 25 uczniów z każdej szkoły podstawowej wytypowanych przez pedagogów i dyrektorów szkolnych. Każde dziecko otrzymało paczkę świąteczną, która wydana była w siedzibie dzielnicy po zakończeniu części artystycznej przygotowanej przez przedszkolaków przedszkola samorządowego nr 148 80-lecia Jasełka. Jasełka były naprawdę, proszę Państwa, byłem pod wrażeniem. Trwały ponad godzinę. Później dzieciaki zostały zaproszone tutaj do dzielnicy, gdzie zostały wydane paczki. Jeszcze zostało tych paczek, szkoły mają się zgłaszać zaraz po feriach do odbioru. Bardzo serdecznie chciałem podziękować, w tym miejscu nie ma Pani Agnieszki, ale Pani Agnieszce i Gazikowi za spakowanie tych wszystkich paczek. Chwilę czoło dziękuję w imieniu Rady Dzielnicy 15 Miszczejowice. Proszę Państwa, następny punkt. Rozmawialiśmy o paczkach. Te, które były rozdawane dla mieszkańców wyborczych rodzin. Tutaj zapomnieliśmy jeszcze o paru osobach, rodzina Pogorzelców, którym spaliło się mieszkanie i ja postaram się osobiście zanieść te paczki. W międzyczasie pojawiło się jeszcze kilka rodzin, które były w potrzebie. Zostało 5 paczek, które można rozdysponować. Osoby, które są zainteresowane, wiem, że Pan Leszek był zainteresowany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę odebrać. Mówię, jest 5 paczek, trzeba się jakoś podzielić. I wystarczy tylko na to, adres, komu zostało to doręczone i sprawę uważam za zamkniętą. Powiem tak, że w tym roku takie miłe zaskoczenie, bo paczki zostały naprawdę w dobry sposób rozdane i mało tych paczek zostaje, czyli jest je do roku zeszłego. Jesteśmy pod wrażeniem. Proszę Państwa, w dniu 17 stycznia odbyło się spotkanie w terenie w sprawie rozwiązania komunikacyjnego dla Ronda Piastowskiego. Tutaj też dziękuję radnym, bo dość dużo nas było. Pan Leszek Tytko, Pan Makowski, Pani Matlo, Pan Nowak, ja. Przez chwilę, bo miałem dostępne spotkanie w sprawie skateparku, o którym zaraz będę mówił, ale padły kilka propozycji. Myślę, że dość ciekawe. Pierwsza to jest, myśleliśmy, że zawsze jak Zikitowi się przedstawia jakąś propozycję, jesteśmy negowani. Natomiast tutaj padła propozycja próby wprowadzenia tak zwanego ruchu okrężnego na Rondzie Piastowskim, która została odebrana przez Zikit dość pozytywnie. To jest jedno. Druga, to zdaje mi się, że to dobre nakłady finansowe. Druga sprawa to jest dorobienie, poszerzenie ulicy w stronę osiedle Bohaterów Września. Wystarczy tylko przełożyć, poszerzyć drogę ulicę i zrobić prawoskręt. Proszę Państwa, oczywiście jest to też wydatek, który przekracza zdecydowanie budżet naszej dzielnicy. Błagam Was. Skupmy się jeszcze chwilę. Teraz będę tu taka okazja składać regulacje. Natomiast proszę Państwa, będzie to pretekst, żeby się spotkać z radnymi naszego okręgu, mamy ich 5, i przedstawić taką propozycję. Jest to, wydaje mi się, optymalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy z optymalnym nakładem finansowym. Wystarczy poszerzyć tutaj, jak przystanek stoi w stronę Bohaterów Września, w Piastu. Tutaj pierwszy przystanek, delikatnie go poszerzyć ulicę o 1,5 metra dokładnie. Bo tyle brakuje. Robi nam się od razu prawoskręt, czyli de facto w pewnym momencie mamy 3 pasy. Likwidacja też tych zasiek takich, na których auta, no przyznam się, ja łamię przepisy, jadę czasami po tym, żeby robić demoskręt. Nieładnie. Proszę Państwa, trzecia sprawa. Wiem, że nie wszystkim się to spodoba, natomiast nie padło nic konkretnego, jak zwolnić wszystkich, którzy pędzą o stronę Rydygiera i powodują stuczki, które no codziennie się nam zdarzają. Po prostu nam zdarza.
robimy, będziemy starali się prawdopodobnie wystąpić o tak zwane ale proszę Państwa, przy takim. Pierwszy raz jestem na czymś takim. Nie da się tam zrobić progu zwalniającego z tego względu, że jest to moc i wokół na drogę. Wszystko przerabiamy. Znak, ograniczenie, migające światła. Proszę Państwa, nikt nie zwraca na to uwagi. Dlatego mamy przykład, że codziennie tam jest kolizja. Znaczy dobrym przykładem jest, że przez Trusia jest takie popowiadanie, jak tam po prostu zwalniają. Tak, płacą, też nam teraz zapłacić właśnie w tym miejscu. Ja nie, ale proszę Państwa, my oczywiście przygotujemy całą dokumentację, całe takie pismo, zwrócimy się do Zikitu i teraz procedura jest taka, że Zikit w następnej wersji on bada możliwości, inżynieria ruchu zostaje przedstawiony gotowy projekt, a my później wyceniamy to. Państwo będziecie na bieżąco informowani. Proszę Państwa, następna sprawa to w tym samym dniu odbyło się spotkanie w sprawie skateparku. No tak jak mówię, dostaliśmy dodatkowe pieniądze z puli pana prezydenta, tak jak mówiłem, że połowa daje dzielnica 150 tysięcy w cyklu dwuletnim, połowa zostanie od pana prezydenta też w cyklu dwuletnim 75 tysięcy. I teraz tak, spotkaliśmy się z firmą Techamsem, która wykonywała do tej pory na skatepark. Padło kilka takich propozycji, co byśmy widzieli, jakie są błędy. Na przykład, że ogrodzenie, które mija się z celem, żeby tam było, zostało już dewastowane. Przy poszerzeniu, żeby nie brać tego pod uwagę. Padło też stwierdzenie, że pojawiła się taka możliwość, ja osobiście przyznam się, prowadziłem firmę do monitoringu, ale jak usłyszałem o kosztach, jakie trzeba, jaka dzielnica musiałaby przeznaczyć na to, żeby tylko zrobić monitoring na skateparku. Smacznego. Pomocie, natomiast przedstawiają na 100 tysięcy złotych. Tutaj pojawiła się możliwość, żeby zrobić nowy jakiś wynalazek kamer. Nie chcę nic mówić. Dostanę gotowe materiały, które mają być opracowane przekazem. Jeżeli to będzie jakaś rozsądna cena, polegałoby to na taki, że każdy w każdym momencie zaglądnąć sobie na stronę przez internet, jak wygląda, co się dzieje na skateparku. Na pewno nie byłoby to takie zbliżeń, że twarze, ale wiemy dobrze, że proszę Państwa, ja pytałem, jakie są osiągnięcia tych wszystkich monitoringów tutaj obok w dzielnicach. Proszę mi wybaczyć, no nie ma się czym poszczycić, bo jeżeli się to dzieje, to są w kominiarkach. Jeszcze żadnego sprawcy nie złapano, oprócz dwóch szesnastek, który niechcący pyknął, uderzył tym uderzakiem znak i go delikatnie przekrzywił. To jest jedno osiągnięcie. Drugie też takie nieznaczne. A drugie odpalenie świetnika u mnie w szkole też. To jest nie znak. Jakiś nieostrożny. Dzieci mało. No właśnie. Amatorzy. Proszę Państwa, drugie propozycja to się oświetlenie. Wiadomo, że nie będziemy zakładali tam Jupiterów, bo by nas mieszkańcy nie było życie. Natomiast jest koncepcja, sprawdzaliśmy na szybko, założenia tak zwanych świateł LED-owych. Lampy, które zostały zamontowane, odpowiadają wszystkim normom, czyli w przypadku, gdyby opłacało się założyć światło LED-owe, zostało nam wyliczone, że w ciągu chyba 2-3 lat zwrot nakładu z racji oszczędności podniesionych, a zupełnie inne światło, zupełnie inna jazda na skateparku. Mamy nadzieję, że nie sadzimy, było powiedziane żadnych drzew, mało tego, prosiliśmy o uwzględnienie, jeżeli by był robiony w przyszłości jakiś projekt, to żeby nie było żadnych traw, wszystko stara, żeby było wybetonowane. Mało tego, żeby na dotychczasowy plan, na dotychczasowy skatepark też nadrzucić te zmiany, że w momencie, wiadomo, jest to nasza perełka. Musimy sobie zdawać sprawę, znamy na cały Kraków i nie tylko. Że musimy podnosić jakieś koszta cały czas, ale myślę, że małymi kroczkami, a stworzymy coś bardzo fajnego. I duże kosze na śmieci, a nie takie malutkie. I łapki też antywandale. Wszystko zostało i proszę Państwa, a główną rzeczą, którą prosiłem o zaprotokołowanie tam na spotkaniu, to jest, żeby firma, która zostanie wyłowiona, miała referencję, i to dość dobre referencje, żeby nie było tak jak ostatnio z firmą, która wykonywała, że po 5-6 miesiącach
musiał pojawić jakiś nowy podwykonawca, osoba, która dla mnie z nich doprowadziła, po prostu straciła pracę, nie było do wyboru, jeszcze na mnie się zwrócić. Proszę Państwa, następna bardzo ważna sprawa. Od dnia dzisiejszego, to jest 24 stycznia, przez okres 30 dni wyłożone jest w siedzibie każdej dzielnicy do konsultacji z mieszkańcami gminy Mieśnika propozycja zmian ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr 6321 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia. Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmian ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa. Dopuszcza się możliwość składania wniosków również w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i dzielnic Krakowa. Proszę Państwa, ja nie będę się rozwodził, ponieważ to zostało dzisiaj jest to wyłożone. 31 stycznia odbędzie się spotkanie między dzielnicami, gdzie będziemy pewnie szczegółowo zapoznawać się ze zmianami. Plus tego 21 lutego odbędą się konsultacje z Panem Prezydentem w Radzie Miasta Krakowa. Osoby, które są zainteresowane, serdecznie zapraszam do współpracy. Proszę Państwa, 13 stycznia odbyło się wspólne komendowanie z tytułu koncerty mistrzowskie w kościele Maksymiliana. Piękny koncert Lidii Jazda. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był. Pełny kościół dolny. Wspólne śpiewanie połączone z koncertem. Chylę czoło. Proszę Państwa, dzisiaj pojawili się... Przepraszam, że ja jeszcze mogę do tego komentowania się dodać. Tak. Jako Komisja Kultury Polskiej zapraszamy Państwa serdecznie na 2 lutego na 7 września, godzina około 17:23. Będzie także wspólne kolędowanie oraz improwizacje organowe na temat kolęd w Polsce. To jest mistrzowskie to spotkanie, tak? To na tej naszym cyklu właśnie. Czyli mówię, przypominam, 2 lutego, godzina 17. Tego? Ostatni. Kościół na bohateru Leszka. Proszę Państwa, tutaj mam pytanie do Pana Leszka, ponieważ Pan Leszek jest bardzo związany. Chodzi o piąty memoriał imienia Michała Bowera i Michała Jeziora. Panie Leszku, czy mogę prosić Pana, żeby Pan uczestniczył z ramienia Rady Dzielnicy 15? Odbędzie się to w kraju 27 stycznia 2013. Czy to jest ta niedziela? Ja przekażę w takim razie na ręce Pana Przewodniczącego Sportu zaproszenie, jeżeli ktoś jest tego wielokrotnie. To by było dobrze, żeby uczestniczył w tym uczestniczył. Tak, tym bardziej, żeby dokładać mi się było w granicach 1500 zł. Dokładnie. Proszę Państwa, takie zsygnalizuję dwie sprawy, bo odbyło się ostatnio spotkanie z bibliotekami. Mają dość duży problem, nie wiem, czy Państwo korzystacie z bibliotek. Mamy dwie w naszej dzielnicy. Mają problem z serwerem. Jeżeli ktoś korzysta z bibliotek, to zauważył, że zniknęły karteczki, zniknęły pieczątki. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Jest wielki problem. Serwery nie utrzymują. I tutaj padła propozycja, żebyśmy wspólnie z dzielnicami, wszystkimi z Nowej Huty, dołączyli się do akcji i pomogli kupić ten serwer. Koszt takiego serwera jest to w granicach 25 tysięcy złotych. I tutaj padła propozycja ze strony dzielnic, że każda dzielnica wyłoży po 4 tysiące złotych. Ja zwracam się teraz do Państwa radnych. Dzisiaj nie będziemy podejmować sygnalizuję tylko, że Państwo wyrażają na to zgodę. Mówimy o bibliotekach publicznych. Te, które bezpośrednio byłyby zaangażowane, są dwie. Wymiana całej instalacji. Myślę, że zacny cel, tym bardziej, że nawet wysłałem ostatnio, sprawdzaliśmy, ile książek zakupić za nasze pieniądze. 147. Ja osobiście powiem, że też jestem mile zaskoczony. Mamy bardzo dużo nowości w bibliotekach.
nadążają, chylę czoło. Tym bardziej, że oni nie tylko wypożyczają książki, uczestniczyłem w koncertach w bibliotece na tysiąclecia, działają prężnie. Wydaje mi się, że jest to znaczny cel, tak to wychodzi wtedy po 2000 na bibliotekę, na ten system informatyczny. Czyli po 4000 dzielnice, oni i tak muszą sobie znaleźć jeszcze, muszą partycypować, muszą znaleźć 10 tysięcy. Mówili, że to może lotko im dołoży, ale jest coś wspólnego razem zrobione. Drugi taki telefon był dzisiaj od pani kierownik z Kuźni. Trochę, może troszeczkę dziwnie zabrzmi, ale proszę Państwa, to chcą reaktywować tak zwane koło gospodyń wiejskich. W naszej dzielnicy 15 dziwnie brzmi. Nie mamy Grażynki w Grudzie. Wszyscy od razu skojarzyli z panią Grażynką w Grudzie, ale do czego zmierzam? Kuźnia chce wprowadzić warsztaty takich umiejętności, które powoli zanikają. Od celowania, szydełkowania, gotowania. Czy można zapisać? Poprosiłem, to nie jest tak, że to dzielnica tylko ma wszystko sponsorować. Pomysł fajny, bo to też miało mi się nazywać, bodajże wszystko pod nazwą mistrzowskie spotkania w tym stylu. Mają też jakieś określone już środki swoje, natomiast tu by chodziło o wsparcie. Nie mam konkretnej informacji, ile, jak, jeżeli tylko będzie coś takiego, przedstawię Państwu bezpośrednio. Proszę Państwa, tutaj bym chciał pogratulować Sławkowi, który zajął pierwsze miejsce w konkursie na radnego dzielnicy. Brawo. Drugie miejsce pani Ania Dobroń. Ciśnienie? Ciekawe były komentarze, bo dużo rzeczy mogliśmy się dowiedzieć, co myślą tak naprawdę mieszkańcy o tego typu plebiscytach. No i faktem wyszło, szczególnie z Worka, że no, są ludzie, którzy niekoniecznie są nastawieni pozytywnie. Proszę Państwa, uważam, że ile ludzi, tyle opinii. Nikt do nikogo niczego nie przymusza. Proszę Państwa, teraz pozwolę sobie skąd ciasto. Ja chciałem pogratulować, bo mamy nowy plac. Jeden więcej Polak. Także to jest taka okazja. Urodził się, ale to szybko, proszę opowiedzieć. Zapraszam po zamknięciu sekcji na wniesienie gratulacji po szampana, tak się symbolicznie, bo wiem, że kierowcy również są, ale szampan już się chłodzi. Bardzo dziękuję. Urodził się syn, 3 kilo 6 twarzy. Brawo, brawo. Bardzo ładnie. Nie, nie, nie. Jest zarejestrowany, będzie miał na imię Artur Leon Dmochowski. A jednak coś na pan. A ja chcę coś też powiedzieć, tylko panie Dominiku, my się naprawdę bardzo cieszymy, bo my na komisji panu infrastruktury żeśmy na ten poniedziałek gratulowali, ale to jest już drugie dziecko naszej kadencji i ja chcę powiedzieć, że nawet się pan do tego przyczynił, bo ja szczęśliwie popatrzył na zdjęcia małego Arturka, to by dopatrzył się, że ułożenie włosów jest dokładnie takie samo, jak w mikroprezentuje. Na szczęście, na szczęście. Muszę iść do kamera. Jutro. Proszę Państwa, zróbmy tak, że zakończymy oficjalną część. Ja jeszcze mam tylko dwa słowa. Spotkania muzyczne na Wzgórzach Krzesławskich, koncert kolejny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, po 27 stycznia o godzinie 17, to jest do odbioru, u mnie są zaproszenia. Polecam. Zdaje mi się i tak. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, idziemy. Serdecznie zapraszam. Czy ktoś z Państwa jest jakieś sugestie, wnioski, spostrzeżenia? Ja myślę, że... Ja myślę, że to nie ostatnie dziecko tej kadencji. Proszę Państwa, pismo niedawno wpłynęło do nas ze zdjęciami. Temat był, proszę Państwa, już poruszany przez Pana Prezesa. Pismo wpłynęło. Temat był poruszany, proszę Państwa, jeszcze w starym roku.
pana prezesa. Myślę, że musimy się dokładnie sprawdzić, czy chodzi o prostytutkę, czy faktycznie chodzi o zagrożenie jakieś, które tam jest. Koszt wykonania tego chodnika, z tego co wiem, nie, nie chodnika, tylko parkingu, co pan prezes przedstawił nam w mediach, 60 tysięcy i on to chciał w 2012 roku jeszcze zrobić, więc ja nie jestem w stanie określić. Na pewno pismo zwrotne wyjdzie, tam jest prośba na 2014. Była kwestia taka, proszę Państwa, ja przypominam, że na początku kadencji mówiliśmy, że naszym głównym takim celem jest główne ciągi i później zaczniemy wchodzić między bloki, w cudzysłowie wchodzić między bloki. I proszę Państwa, ja nie wiem, czy ten okres się nie zbliża, ponieważ większość głównych ciągów komunikacyjnych została wyremontowana. I teraz należy się zastanowić, jak te matury, bo są się do Piastów, gdzie tak wejść czasami między bloki, bo auta toną w błocie. Ale to nie to, co się tutaj powiedzieć.
Świeże. Przepraszam, ja nie będę ukrywał, że jak wystarczy wejść między bloki, na przykład tutaj na tysiąclecia i zobaczyć, jak są ładne parkingi. No, tak, ja tego nie neguję, tylko ja mówię, że... Tak samo dlatego mieszkańcy tych bloków, mojego 29 i 35, nie mogą tego zmienić, bo wszystkie inne między blokami są zrobione przepięknie, duże i tak dalej. Tylko tak niefortunnie, jak spółdzielnia budowana, potem szkoła była budowana i grodowa, zostawiono taki, no mówię, 2,5 metra chyba pas, który należy do gminy, reszta należy do spółdzielni. I ten parking to tylko utrzymują sami mieszkańcy. A ani spółdzielnia, ani gmina tam palcem nie dotarli. Na pewno takie spotkanie zorganizuję, bo dajcie Państwo tutaj informować. Proszę, proszę Państwa, czy ktoś jeszcze jakiś temat? Nie, muszę zamknąć sesję, przepraszam. Taki bardziej, że się informuję. Podnie się od razu. Przeciwnik. Ja się pomoszę. Dajcie mi zakończyć sesję. Ostatnim punktem porządku obrad sesji zamknięty. Informuję, że na 26. sesji ustalonej na dzień 28 lutego, godzina 17. Panie Przewodniczący, zamykam 25. sesję Rady Dzielnicy 15. Miesiące. Proszę, panie.